Cześć, tutaj Founder, a to jest War Thunder. Dobrze widzicie, War Thunder. Postanowiłem w końcu zagrać te czołgi z War Thundera. Troszkę mi to zajęło i prawdę mówiąc, przymierzałem się do tego już kilkukrotnie, ale zawsze coś tam mi stawało na drodze, żeby sobie w te czołgi pograć. No i wczoraj wreszcie ściągnąłem sobie klienta War Thundera, zainstalowałem wszystko i przyznam się, że rozegrałem już jedną bitwę i chyba samouczek, więc powiedzmy, że półtorej bitwy to zagrałem. Moje doświadczenie z tą grą jest żadne tak naprawdę, więc jestem zupełnym świeżakiem. Mam nadzieję, że przygotowanie w World of Tanks mi się troszkę przyda, natomiast to, co wiem, to gra jest zupełnie inna od tego, co mamy w World of Tanks, więc może być równie. To jest mój stalowy potwór PZ2 AUF-C i właśnie nim sobie za chwilkę pośmigamy. Puszczę tutaj bitwę. Nie będę specjalnie wam opowiadał wszystkiego, bo to są jednak czołgi. Założenia gry są troszkę inne, więc nie ma tutaj co porównywać do WOTA. To są dwie zupełnie różne gry z tego co przynajmniej widziałem po streamach czy po filmikach innych osób. To nie można tego właściwie w żaden sposób porównywać. Jedyną wspólną osią, na której te dwie gry się trzymają, jest to, że w obu są czołgi. To chyba właściwie wszystko. Mapka Karpaty. Nie grałem poprzednio na Karelii i zobaczymy jak to tutaj pójdzie. Mam nadzieję, że nie dam bardzo ciała. Będę starał się jak najwięcej zrobić. W poprzedniej bitwie udało mi się zniszczyć dwa czołgi nawet, więc chyba nie jestem taki najgorszy, ale za chwilkę zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądało. Muzyczka fajna, mapka zupełnie dla mnie nieznana, więc będę próbował po prostu nie zginąć. Wrogie wojska wskoczyły do boju na kontrolę, bla bla bla. Nie zdążyłem tego przeczytać, trudno. Wchodzimy do bitwy i czekamy, aż nas wyrespi tutaj. Będę próbował coś ugrać. Trzy strefy, my zaczynamy z północy, z północnego wschodu, a nie z południowego zachodu. No dobra, jesteśmy. Jest czołg, czołgi wyglądają całkiem fajnie, muszę powiedzieć. Wydaje mi się, że przede wszystkim wyglądają one lepiej, ponieważ jest dużo bliżej do tych czołgów. Jak widzicie, one są dużo bliżej nas, nie tak daleko jak World of Tanks. Muszę sobie troszkę tutaj wyciszyć to, co mam w słuchawkach, bo sam nie słyszę swoich myśli, więc zagram sobie tutaj bez dźwięku włączonego. Znaczy ja go nie słyszę, wy go słyszycie, ale ja go nie będę słyszał. No i jadę przed siebie. Fajny zameczek z przodu. FPS-ów chyba nie jest jakoś rewelacyjnie dużo, bo z tego, co widzę, to jest 15, więc będę musiał chyba nad tym popracować trochę. Tak jak mówię, nie grałem to wcześniej. Jedną bitwę zagrałem praktycznie, więc jeszcze tego wszystkiego nie ustawiałem. Może będzie trzeba troszkę tutaj podkręcić niektóre ustawienia graficzne. Gra wygląda ładnie, naprawdę, to mogę od razu powiedzieć. No fajne rowy tutaj na czołgi, żeby można było się schować, zostawić tylko wieżę, to jest dość ciekawe. W WOTie czegoś takiego nie ma. Te mapy chyba są troszkę większe niż w WOTie, chociaż chyba nie dużo większe niż to, co znamy w World of Tanks. Ja tutaj pierwszy na czele kolumny, to się może dla mnie bardzo źle skończyć. Mamy tutaj pierwszego delikwenta, włączymy sobie przybliżenie, ale tutaj nic zupełnie nie widzę, co się dzieje. Zajmę sobie jakąś pozycję do strzału może. Mamy pierwszy czołg, widzicie, tutaj jest schowany. Spróbujemy przycelować sobie w niego i oddamy pierwsze strzały. Tak jest, mamy pierwsze trafienia. Udało się w końcu coś trafić. Tam mogę jeszcze chyba strzelać, to się wystrzelam do końca, żeby sobie zacząć przeładowywać. No ale tutaj jak będę tam wyjeżdżał bardzo ostro do przodu, to może się ta bitwa dla mnie bardzo szybko skończyć. Mamy dalej ten czołg, ale chyba tutaj nie będę celnie został uszkodzony. Teraz został uszkodzony i zostałem go chyba, nawet go podpaliłem go. O, fajnie. To zawsze miło, jeżeli go podpaliłem. Tak jest, on się zjara, mam nadzieję. Czy się już się nawet zjarał? Tam mamy z tyłu jakiś czołg, który zasuwa sobie dość szybko, ale nie tak szybko, żeby go tutaj nie spenetrował, coś tam dostał. Chyba nie jakoś specjalnie dużo, ale zawsze przybliżymy sobie. Teraz stoi w miejscu, więc będę mógł strzelać spokojnie. Jest, jednostka zniszczona. Najlepsi. Niemcy najlepsi. Niemcy the best. Dobra, to fajne drifty. Znaczy fajne. Fajnie to wygląda, ale chyba nie wydaje mi się, żeby czołgi się zachowywały w ten sposób na polu bitwy, żeby aż tak driftowały. Trafienie, ja tutaj też zebrałem jakiś strzał, muszę się wycofać, bo ktoś miał tutaj ostro bardzo który już się w tym momencie palę. Nie wiem, czy się jestem w stanie jakoś ugasić. Chyba z tego, co wiem, to nie. Ale może jakoś to przetrwam. Niestety nie. Czołg spłonął. Moja załoga została usmażona w środku. Zrobili z niej pieczeń wołową niemiecką, więc sobie wystartujemy jeszcze raz.
Zobaczymy, troszkę tam przykozaczyłem, wyjechałem za bardzo do przodu, ale jeden czołg jest rozwalony, więc zawsze to jest już całkiem nieźle to wygląda i nie ma się już czego wstydzić, nawet jeżeli zginę, to nie będzie tak słabo. Dajemy do przodu, tutaj widzę dużo moich współtowarzyszy. Jeden sobie wjechał w bardzo ciekawy sposób, mogę powiedzieć, bokiem. Tak jest, może ja nie będę powtarzał tego, zjadę sobie tutaj raczej w prawo. Nie będę, o, jaki tutaj kozak PZ3, to jest chyba z tego co widzę, to już naprawdę groźny czołg. Ależ tam rykoszetują, te pociski odbijają się, cudują. Tego kolegi nie widzimy. Natomiast tutaj dostałem od kogoś jakieś strzały znowu. Tam z górki chyba, czy nie z górki. Granie ten interfejs, no nie jestem do niego przyzwyczajony jeszcze, nie oszukujmy się. Nie grałem tutaj za dużo w tą grę. Zresztą 13 FPS-ów to też nie jest jakaś komfortowa gra, muszę nad tym troszkę popracować. O, bardzo ładnie, dziękuję ci kolego, naprawdę rewelacyjnie, że mnie tak wypchnąłeś. Bardzo mi się to podobało. Dostałem jakiś kolejny strzał od przodu. Strasznie mi się to nie podoba, że tak zbieram za darmo. Troszkę jestem nieprzyzwyczajony do interfejsu i wciskam tu i klawisz myszy, żeby się rozejrzeć bez obracania lupą, a wtedy mi się tutaj przybliża. I niestety muszę sobie to ogarnąć. Ciężko mi komentować tak w trakcie gry, zwłaszcza jeżeli to jest dla mnie nowa gra zupełnie, tak jak tutaj te czołgi. Tam zobaczę, tam jadą jakieś tiny forces. Aha, to są, rozumiem, że to są czołgi sterowane przez, o Jezu, użyj gaśnicy szóstka, come on. Dobra, zostałem zniszczony, nie wiem przez kogo, nie mam zielonego pojęcia, co się tutaj stało. W każdym razie widzę, że tutaj jakieś maszyny sterowane przez komputer, przez boty nam próbują pomóc, ale ta bitwa raczej jest tutaj przegrana z tego, co widzę, i już nie uda się tego uratować, bo zostaliśmy praktycznie zamknięci u siebie w bazie. Ja bym poszukał może jakiejś innej drogi, może tędy sobie do góry jakoś wyjadę i dzięki temu uda mi się gdzieś tam zajechać, żeby nie wyjeżdżać znowu z przodu z tej samej strony, bo to jak widzieliście poprzednio nie było najlepszym pomysłem. Troszkę tutaj dużo tych pocisków lata, dużo się dzieje. Natomiast ja tych czołgów za bardzo nie widzę, bo tak jak mówię, no nie mam tutaj doświadczenia w tej grze i nie jestem z nim jakoś specjalnie zaznajomiony. Tyle tylko, co zobaczyłem na jakichś filmikach i streamach, to jest wszystko. Cały mój kontakt z tą grą tutaj sobie zadryptujemy i już jedziemy między te kamienie. Mam nadzieję, że nie dojadę do jakiegoś punktu, z którego w ogóle nic nie widać. Może wyjedziemy sobie tędy na górę, spróbuję tutaj wjechać i tam już w oddali widzę jakiś czoł przeciwnika. Może mi się go uda jakoś tutaj postrzelać trochę. Tak jest. Ustawimy się tu. Włączymy sobie tak. No i pokaż się kolego. Czy ja się tam w ogóle jakoś... No, gdzieś cię tam widać było. Ale mi się to nie udało. O, mamy tutaj czoł przeciwnika. Ktoś go tam sprułem, wycofamy się, przeładujemy sobie, nie wiem czy on mnie widzi. Tak, widzi mnie zdecydowanie, bo do mnie zaczął strzelać w tym momencie. Ale ja już się przeładowałem, zatrzymaj się kolego. Strasznie ten celownik lata, tu jest ciężko coś strzelać. Chyba go nie tam nie uszkodziłem tym razem. On tutaj coś tam nie trafił, czy w gąsienicę, czy nie wiem gdzie. Trochę wyżej pocelujemy, może się by uda. Tak, jest jednostka zniszczona, więc jest nieźle. Wystrzelam się do końca, żeby się przeładować. Nie wiem, którym się przeładowuje. Możecie mi napisać w komentarzach, bo na pewno część z was z tego World Thundera troszkę sobie tam pocina, więc będziecie pewnie coś wiedzieli więcej na jego temat. Nie zaglądałem w klawiszologię. To jest wszystko, co udało mi się z samouczka wyciągnąć. To jest właśnie to strzelanie, przybliżanie i włączanie celownika snajperskiego, więc tak to właśnie wygląda. Spróbuję sobie tą grę ogarnąć oczywiście w miarę dostępności czasu, bo z tym czasem u mnie jest ostatnio dość krucho, ale będę próbował po prostu sobie tą grę ogarnąć i coś tam wam z niej pokazać. Wiem, że część z was na pewno tutaj gra w tą grę dość dużo, więc będziecie pewnie więcej wiedzieli ode mnie, natomiast próbuję to sobie jakoś przyswoić, żeby mieć po prostu nawet porównanie i zobaczyć sobie to, poczuć i przeżyć na własnej skórze to,
jak ta gra się spisuje i jak ona wygląda. Spróbuję się przede wszystkim dorobić jakiegoś troszkę wyższego tieru, może jakiegoś PZ-a trzeciego, może czwartego, żebym nie strzelał z tego karabinku, tylko z jakiegoś konkretniejszego działa. Dobra, to w tym odcinku. Zapraszam do was do następnych, czy to będzie War Thunder, czy World of Tanks, to się jeszcze okaże. Natomiast zachęcam was do oglądania tych filmików. Trzymajcie się, cześć!